Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Z góry was proszę, żebyście dali łapę w górę, jeżeli oczywiście z góry nie wiecie, czy film wam się podoba, ale dla zasięgu dajcie mi łapę w górę. Oczywiście kto nowy, ten suba na kanał, jeżeli wam się taki kanał podoba, także zapraszam, żebyście ze mną zostali na dłużej. Także co moi drodzy, mamy tutaj tak, seramy. Seramy, wiadomo jak to seramy, jedna serama kwoczy, ta stara oczywiście, bo nie te młode. Tutaj są te kochinki, te małe kochinki młodziuteńkie. I tak, tam jest Sisi, sobie idzie. Ja dzisiaj sobie trochę na kładzie pośmigałem, ale generalnie co dzisiaj robiłem? No wymieniłem wodę tamtym nioskom w odchowalniku. I tak sobie w sumie myślałem odnośnie tego tutaj rozbudowy tego kurnika, znaczy nie tego, tylko tego, o tego tutaj, ta rozbudowa, co będzie, jeżeli nie widzieliście filmu, to zapraszam was na nie poprzedni, ale jeszcze poprzedni film chyba, i tam wszystko macie wyjaśnione, także zapraszam was na kanał i tam macie różne filmy. I tak, jest to mega projekt, niedługo zaczynamy i no i będzie miał kurnik miejsce, no tak myślę, że na 90 niosek jakoś tak. Także co, kurki tutaj sobie chodzą, jajka myślę, że znoszą. Zobaczymy w sumie, czy jest jakaś w gnieździe. Jedna jest, jedna na końcu jest. No i zobaczymy, ile tych jajek dla nas dzisiaj przygotowałem. Ja generalnie zaraz robię live'a, wy pewnie go widzieliście już. Także jeżeli, teraz coraz częściej live'iki, także jeżeli chcecie być na takim live'ie, to śledźcie Instagrama, tutaj macie Instagramka, w opisie również macie linka. No i co? Ja generalnie działam dzisiaj za dużo, taka pogoda jak widzicie, taka nijaka, taka no jesienna, taka w sumie ciepło jest nawet. Ja to w krótkim rękawku zawsze w sumie, mi zawsze ciepło jest, ale jest generalnie ciepło. No, nie dla mnie, tylko generalnie jest ciepło. Tak na kąpielówki dla mnie. Nie no, żartuję. Ale no nie, no mówię, jest ciepło. Tutaj mamy kwokę z pisklekami. No i z tego co zauważyłem, to kolejnego zgubiła. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kolejnego zgubiła, no i nie wiem, no ja naprawdę czytam. O, zobaczcie na ten płot. Tamten sypek się rusza, ten w ogóle cały. No ale wiecie, no on wytrzyma, no Jezu. No. Posypać raczej się nie powinno posypać. Więc co? Wiem, że jeszcze jednego kołycika będę musiał dokupić, bo kurczę, no bo po prostu mam dwa koguty, ale jeżeli będę miał te 75 niosek, 70 niosek, no to by przydał się jeszcze jeden kogucik, jak nie dwa. Myślę, że nawet jeszcze dwa na 70 kur. No to z 4 koguty myślę, że powinny być. Wiadomo, nie wiadomo czy się zgodzą, nie? Ale kurczę, no chciałbym. Także co, moi drodzy, ja zaraz zaczynam live'ika. Także jeżeli byliście, to dajcie znać w komentarzu. A my widzimy się już za chwileczkę. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Dobra moi drodzy, także trzeba zebrać teraz jajeczka oczywiście. Teraz to jest naprawdę moja ulubiona część. Zresztą myślę, że to w sumie zawsze jest prawie ulubiona część, no bo wiadomo, zbiera się no zbiera się coś, na co się pracuje, nie? Powiedzmy. Także no, zobaczymy ile tych jajeczek będzie. Jestem ciekaw. O, jakieś piórko widzę, że nawet jest. Jakie piórko mamy? Od jakiej kurki? O, ciekawe piórko, patrzcie. Czarno, brązowo, białe, lekko nawet tutaj szaro. To pewnie będzie od takiej kurki jakieś tutaj, o. Kurka, zgubiłaś piórko. Zgubiłaś piórko. No co? Weź, wczep sobie. Dobra, także zbieramy jajeczka. Pierwsze gniazdo, 6 jajeczek. Patrzcie, jakie czyściutkie, piękne, ładne. Drugie gniazdo, ile? 5 jajeczek. Piękne, też ładne. Tu widzę, że kurka za mną próbuje przejść. O,
Próbuję się przycisnąć i próbuję. 17 jajeczek. I co tutaj mamy w tym gnieździe? Latareczka zapalona. 6 jajeczek. Ok, mamy już 20. 23. A ty, kurka, co? Znosisz jeszcze? Czy co tutaj masz? Nie denerwuj się tylko. Proszę cię. Dobra. Wezmę od ciebie, ukradnę jajeczka. No, masz jeszcze coś tam, czy nie? O jest, ale takie kurcze, jakieś nijakie te jajka. Dobra, także mamy 30 jajek. Różnica, nie? Wczoraj 41, dzisiaj 30. Ale jest jedno takie, o, rozwalone. No już się rozwaliło. Te wiecie, to takie bez skorupki, nie? Co kurki składają, takie... Od czasu do czasu takie są jajka. W sumie, czym to jest spowodowane? Jakoś się głębiej nie czytałem, ale żeby tutaj wam nie gadać głupot, to jakby ktoś mógł w komentarzu napisać, ale to jest chyba, no, od czasu do czasu brak jakichś kurczę witamin, minerałów, myślę, wapna na zbudowanie skorupki, tak mi się wydaje, ale co dokładnie i czy to jest prawda, to szczerze nie wiem i wam nie powiem. Także jak będzie taki komentarz, to przypnę go u góry jakoś. Dzisiaj jest całkiem ciepła noc, ciepły dzień, także jeszcze dzisiaj nie daję tej kwoki grzewczej. O, a tamta, patrzcie, jakie ubarwienie ma fajne na skrzydełkach. Fajne, nie fajne? Fajne, fajne. Kolorowa, czym bardziej kolorowa, tym lepiej chyba, co? No. Bo mogą różne mieszanki wyjść, nie? Wiecie, to różnie bywa, nie? Czasami mogą naprawdę fajne mieszanki wyjść, powiem wam. No, także ja już jestem po live'iku dwugodzinnym, także dziękuję każdemu, który był na live'ie obecny. No i co? Zaraz w ogóle testuję, o ile nie zapomnę, testuję internet tutaj w shopie, żeby zrobić wam tego live'a z kurnika. To będzie taki live cały noc w kurniku. Podziękowanie za te 6 wspólnych miesięcy daily i od momentu zakończenia live'u będą filmy już co drugi dzień, myślę. Jest to spowodowane dla dobra kanału. Sisi, gdzie ty byłaś? Jest to dla dobra kanału, dla dobra... Ogólnie tak, wolę robić lepsze treści dla was i żebyście je dłużej oglądali, niż jakieś kurcze słabe i wmuszać codziennie, nie? Także no, to jest tyle z mojej strony. A my, moi drodzy, widzimy się jutro rano. Siemaneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, nie w kolejnym odcinku. Nilsson, zostaw. Nilsson, to nie wolno, bo kurczaczki dostały jajeczko, a Nilsson oczywiście musi je zjeść. I wanna be a weekend lover, yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your cover. Ja was witam w kolejnym dniu, nie w kolejnym odcinku. Jak widzę, kurczaczki w ogródku są. No a co tutaj się dzieje? Tutaj oczywiście kurki sobie wychodzą wszędzie, jak widać. Myślałem, że tam jajko jest. Jakby jajko było, no to byłbym pod wrażeniem. Nie no, ale żeby jajko było, to tak za wcześnie jeszcze. Nie mogę tu im prądu podciągnąć, bo potrzebuję ten długi przedłużacz. Na razie przynajmniej. Na dzisiaj, jutro już w sumie będę mógł im podłączyć, ale jak na razie potrzebuję ten długi przedłużacz. No i nie jestem w stanie im podłączyć tego prądu tam. No dobrze, kurczaczki sobie latają, kotki tutaj. Co lakiś. Kochany. No i idziemy otworzyć silki. Silki przede wszystkim. Seramy już sobie chodzą. No ale seramy to wiadomo, nie? Sobie chodzą, ale mama ich wysiaduje. Dobra. No wychodzimy. Wychodzimy, kurczaczki. O. I sobie chodzą ładnie. Pięknie. A my... Co ona tam złapała? Ta czarna. Coś tam złapała. No dobra, moi drodzy, a my lecimy
co, kurczaczek. A my lecimy otwierać tutaj nioski. No i co jest z wami, kurczę? Kogut was chyba rozwalił, nie? Z tego co widziałem, wlazł w was kogut. Nie wiem co w sumie wlazł, ale chyba kogut, chyba to był kogut. Widziałem, że coś tam popchnęło tą kamerę i to ostro. No, jesteśmy na wybiegu. Jeżeli chodzi tutaj o skoszenie, to również to będzie skoszone. Myślę, że jak nie dzisiaj, to jutro. No. Zobaczymy, co tutaj się dzieje od tej strony. Chodzą sobie ładne. No fajnie, mamy te trzy silki. To jest super. Kogut jest i kura jest. W zasadzie przydałaby się jeszcze trochę starsza kurka jakaś. Muszę zobaczyć ogłoszenia, żeby coś, kurczę, kupić fajnego. I myślę, że dzisiaj się też wezmę za tą budę już, żeby przenosić. Bo zaraz będą materiały i trzeba będzie zaczynać rozbudowę. Więc też trzeba się za to wziąć, nie? No dobra, także lecimy dalej. Dobra, teraz kurczaczki nie powinny wyjść. Zagoniłem kwokę z kurczakami, zaraz wam pokażę. I wychodziły tutaj. Widziałem jednego, jak wychodził tutaj, także to była ich droga ucieczki. A kwoka pewnie sobie przeskoczyła wtedy, co uciekły mi. Dwa razy chyba nawet nie uciekły. No i są już wszystkie tutaj, jeden chyba na dworze jest jeszcze. No nie, wszedł tam gdzieś się plącze. A nie, są... Nie, są wszystkie czyny. Nie, nie ma. Nie ma wszystkich, no ale one tu mają wodę, jedzonko. I w zasadzie, o, jest jeszcze jeden tutaj, czarny, sobie biega. No i teraz tu im zostawiłem piaskiem i kamieniem, a kwoce podciąłem te gadziowie tam kochiny. Ale w ogóle one są duże, nie? Jak na takie dzikie, masakra, mega są. Bardzo dobre to będą kurczęta. No ale powiem wam, że się trochę nagoniłem. Tam poleciał mi jeden, tam później... I tak dalej, no ale dobra. I podciąłem jeszcze pióra z tego drugiego skrzydła tej kwoce, no i zobaczymy. Może uda się je tam zatrzymać. A, jeszcze wiem, co wam chciałem pokazać, bo zrobiłem, w końcu wziąłem się za to, żeby te nioski mi nie wchodziły na tą prawą część. To zrobiłem coś takiego. Także tak, macie... Po pierwsze tu na prawo, nad tym płotkiem, takie dwie sklejki po prostu, tu raczej nie powinna żadna wskoczyć. Dlaczego te sklejki? Bo ten płotek myślę, że będzie docelowy, a te sklejki to takie tymczasowe. Dlatego nie chciałem wyżej nic robić i mówię, dobra, tak zrobię. A tutaj jedną stałą przybiłem taką ściankę, a jedna jest otwierana na zawiasy. Tak na szybko zrobiłem, wiecie. I mam jedno skrzydło otwierane, drugie nie. No i całkiem fajnie, myślę, że to się spisze. Także tak to właśnie wygląda. I co, ja teraz lecę w sumie do szkoły, więc widzimy się później. No dobrze, moi drodzy, mam tutaj kłada, bo w sumie nie wiem, zacząłem jeździć, nie skończyłem i tak dalej. Trzeba go przesunąć. O, klocek. No. Dobra, zaraz sobie zbierzemy. A Nilsson, ty możesz chyba wyjść, co? Zaraz sobie zbierzemy jajeczka. Poszedł Nilek. Ale jestem ciekaw, czy jest ta kwoka tutaj. Czy ona czasem woli spać może na dworze? Chyba nie. Chyba jednak woli spać w środku. Chyba, że jest w ogóle gdzieś indziej. Bo z nią różnie bywa. Ale zobaczymy. Chyba jest. Ale nie wiem, zobaczymy. Strasznie mnie to zastanawia. A wy kurcza... Co wy? Czemu wy tam nie śpicie? No ty co? Czemu tu nie śpią? I czemu tam nie wyjdziecie, co? Czemu tam nie wyjdziecie, kurczaczki? O co chodzi?
No jest, patrzcie, kwoka. Tu są sirgi, tam są tamte Kohiny i Brahma. Tu jest kogucik razem z tą kwoką w sumie. No, także widzę, że się tak ładnie tutaj zaklimatyzowały. Patrzcie. Kogucik teraz przytula kurkę. Fajnie. Widzę, że wodę muszę im dać, także ja przejdę do działania i lecimy zbierać jajeczka. Dobra, więc tu wszystko ogarnięte. Zgasimy już światełko. Wodę dostały, jedzonko dosypałem i seramum również jedzonko i woda oczywiście. Zamykamy i lecimy do doniosek zebrać jajeczka. Zobaczymy, ile tych jajeczek dzisiaj będzie. Pierwsza dyszka. 20. Patrzcie, coś jest z jednym jajkiem, taka słaba skorupka po prostu. No, źle wyprodukowana skorupka. Poczekajcie. No, mega słaba skorupka po prostu. No ale wezmę. Jajko to jajko, nie? Dobra, no i zbieramy ostatnie jajeczka i zobaczymy, ile tych jajeczek na dzisiaj jest. Już widzę, że jest to 10, 20, 30, 33, 36. Także 36 jajeczek. Fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak, co przyniesie nam, załóżmy, następny miesiąc, grudzień przede wszystkim i tak dalej. Ale 36 jajeczek, całkiem fajnie. O, a to jest ta kurka bez dzióbka. O, trochę i ten grzebień urósł, nie? Patrzcie, teraz tak widzę. Chyba, że drugą mam bez dzioba. Ale nie, no patrzcie, urósł jej ten grzebień, widać ewidentnie. Dobra, moi drodzy, także ja kończę na dzisiaj odcinek. Kurki sobie, jak widać, śpią, odpoczywają przed jutrzejszym dniem. Tutaj na dole, tutaj i tutaj, no. A ja, moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji tego kanału. Łapa w górę, jeżeli wam się oczywiście podobało. I dajcie znać w komentarzu, co chcecie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. W opisie macie linka do różnych pierdół. Do następnego. Siemaneczko!